Dobry wieczór, Anna Semkowicz. Witamy Państwa w Trójce pod Księżycem. A, na pewno Państwo chcą wiedzieć, o czym będziemy mówić, oczywiście. O kobietach, które kochają za bardzo. I o mężczyznach, którzy takie kobiety wybierają. I będziemy sobie zadawać pytania, skąd biorą się te wszystkie toksyczne związki w naszym życiu. Jak się okazuje, to wszystko się zaczyna w dzieciństwie. Wszystko ma wielkie znaczenie, jaki był nasz dom rodzinny, nasze rodzeństwo, nasi rodzice. Kobiety, które kochają za bardzo, to tytuł książki Robin Norwood, słynnej amerykańskiej psychoterapeutki, która analizuje przyczyny, które skłaniają kobiety do wchodzenia właśnie w takie toksyczne związki. Moim gościem, jak zwykle raz w miesiącu, jest redaktor naczelny magazynu psychologicznego Charaktery, pan Bogdan Białek. Dobry wieczór panu. Muzykę jak zwykle przygotowała Monika Makowska. Za chwilę włączymy nasze telefony i zadamy Państwu pytania, na które chcielibyśmy znać odpowiedź. Ja myślę, że tak będziemy do wpół do drugiej z Państwem rozmawiać i może zadamy jakieś pytania i może na pewno będą telefony, ale o wpół do drugiej wyjdziemy z tego studia, panie Bogdanie, i czy będziemy znali odpowiedzi na egzystencjalne pytania? Oczywiście nie, ale zadajmy takie podstawowe. Na czym to polega, że miłość może być taka destrukcyjna właściwie w wydaniu tych kobiet, które kochają za bardzo? Co to jest? Dlaczego tak się dzieje? Ja bym uzupełnił nie tylko kobiet. Co prawda tytuł książki przywołany przez panią tak dokładnie brzmi: kobiety, które kochają za bardzo. Ale ja czytając tą książkę, tę książkę, bez trudu rozpoznawałem możliwe takie doświadczenia, podobne doświadczenia, które są udziałem także i mężczyzn. Mężczyźni także bywa kochają za bardzo. Myślę, że ten schemat doświadczenia w dzieciństwie jest, może być podobny i dawać w przyszłości, w dorosłym życiu, taki sam skutek. To znaczy właśnie opisane przez Robin Norwood niedobre, destrukcyjne związki, w których ludzie obojga płci, kobiety i mężczyźni, mylą miłość z czymś innym. Mm-hmm. I tak się trochę dręczą, łagodnie mówiąc, prawda? Bardzo się dręczą. Mm. Bardzo się dręczą. Destrukcyjność tych związków polega na tym, że nie tylko na tym, że przeważa cierpienie i ból, czasami rozpacz, ale także to, że to po prostu wyniszcza. Takie związki wyniszczają emocjonalnie, psychicznie. Uniemożliwiają, nie tylko nie uniemożliwiają rozwój, ale także doprowadzają do wyniszczenia, czasami fizycznego wyniszczenia. Inaczej mówiąc, są w swoich skutkach tak samo jak niedobre fizjologiczne uzależnienia, na przykład od alkoholu czy od narkotyków. Mm-hmm. Na początku tej książki jest taki fragment obszerny, charakteryzujący owe kobiety, które kochają za bardzo. I to kochanie nie jest skłonnością przypadkową, pisze Norwood. To wypadkowa wychowania kobiety w konkretnym społeczeństwie i konkretnej rodzinie. A oto typowe cechy charakteryzujące tę kobietę. I tych punktów jest aż 15. Właściwie o wszystkich warto by porozmawiać, ale tak naprawdę to jest ich kilka, które mnie się wydają jakieś bardzo, bardzo ważne. Może niepotrzebnie wybieram, ale na przykład boisz się panicznie opuszczenia, zrobisz więc wszystko, aby tylko związek trwał. I to się też bierze z dzieciństwa. Z zachwiania takiej, z niezaspokojenia takiej elementarnej potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby stabilności, pewności, jasności. Sytuacji, tak. Jeśli ta potrzeba nasza w dzieciństwie jest bardzo mocno zagrożona, jest, jak to się mówi, bez przerwy deprywowana, czyli jesteśmy pozbawieni możliwości zaspokojenia, no to
to tak, to potem oczywiście w sposób często destrukcyjny dla siebie szukamy różnych sposobów zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa już w życiu dorosłym. Mhm. Stąd na przykład bardzo często kobiety właśnie z tych, te, które za bardzo kochają, z tych destrukcyjnych związków, szukają mężczyzn, które będą taką krzyżówką tatusia i Pana Boga, prawda? Czyli dadzą, ci mężczyźni mają dać takie poczucie bezpieczeństwa, jakie pragnie nie dojrzała kobieta, tylko mała dziewczynka, małe, wylęknione, wystraszone dziecko. Bo to się reaguje z tego poziomu, ciągle z poziomu małego, wystraszonego, zalęknionego dziecka. Tak, te kobiety się czegoś oczywiście boją. Proszę Państwa, jak to jest? Dlaczego miłość, kochanie może dawać taki właśnie związek toksyczny? I na pewno Państwo nas słuchają z zainteresowaniem. Proszę się do nas odezwać. 645 22 33 i 645 23 45. Telefony do programu trzeciego, do Warszawy 022. Za 19 minut północ, a my wciąż rozmawiamy, dopiero że zaczęliśmy, o kobietach, które za bardzo kochają. Pan Bogdan Białek jest ze mną w studiu, redaktor naczelny magazynu psychologicznego Charaktery. No to jakie jeszcze cechy charakteryzują taką kobietę, która za bardzo kocha? W tej książce wyczytaliśmy na przykład, że pozbawiona prawdziwej troski i wsparcia usiłuje odrobić tę zaległość w sposób namiastkowy, stając się czyjąś piastunką, najczęściej mężczyzny, który sprawia wrażenie potrzebującego. No tak, no ale właściwie w gruncie rzeczy to ci mężczyźni muszą szukać takich kobiet, prawda? Przecież to nie jest tak, że one tylko tak kochają za bardzo. One spotykają na swojej drodze albo są wybierane przez mężczyzn, którzy chcą być tymi podmiotami opieki. Ja nie jestem tego pewien, panie Aniu, dlatego że raczej myślę, że to te kobiety szukają i wybierają sobie takich mężczyzn. One są bardziej aktywne w wyszukiwaniu partnerów, kandydatów na partnerów, o których postronny obserwator mógłby powiedzieć, że z góry unieszczęśliwią te kobiety. Ponieważ na ogół owe kobiety wybierają takich mężczyzn, którzy nie są w stanie zaangażować się w związek. Nie chcą angażować się w związek. Jedyne, co mogą dać, to właśnie frustrację, to właśnie odtrącenie, to właśnie zachwianie poczucia bezpieczeństwa. I te kobiety, które miały to na przykład w dzieciństwie, właściwie kontynuują to dokładnie w swoim życiu. Dokładnie tak. Szukają takich mężczyzn, którzy zagwarantują niejako, że powtórzą dobrze znany schemat i scenariusz z dzieciństwa, czyli że będą przede wszystkim właśnie nie okazywać troski, nie dawać wsparcia, nie dawać poczucia bezpieczeństwa, w ogóle niczego dawać, a przede wszystkim brać. Ale proszę powiedzieć, jak to się dzieje, bo właściwie wyobrażam sobie, że w tej chwili słucha nas bardzo wiele mężczyzn i kobiet. I część z nas myśli tak, zaraz, o kimś znajomym czy bliskim, zaraz. No przecież ona na przykład wychowała się w domu, gdzie wszystko było w idealnym porządku. Był ojciec, była mama, było rodzeństwo, wszystko wyglądało właściwie na zewnątrz tak normalnie, właściwie idealnie. I okazuje się, że pułapki są nawet nie tak głęboko, jak myślimy, prawda? Że właściwie wzorzec, który, przepraszam bardzo, wzorzec, który jest powielany w przyszłości, no ma gdzieś tam swoją bazę w takich zachowaniach rodziców pozornie normalnych. Nad opiekuńczość matki na przykład, nad ojcem, prawda? Nad własnym mężem. Potem to się jakoś przenosi. Bo to jest tak, że oczywiście wtedy, kiedy jest coś nie w porządku w rodzinie w sposób widoczny, no to jest proste. No. Alkoholizm któregoś z rodziców albo obojga, awantury, kłótnie, wrzaski i tak dalej. Wszystko jest wtedy dosyć klarowne.
to łatwo się z tym uporać. Stosunkowo łatwo. Przynajmniej łatwo odgadnąć, łatwo diagnozować. No, schody i trudności zaczynają się wtedy, kiedy, tak jak pani powiedziała, na zewnątrz wszystko jest w porządku. Ale tylko trzeba być wtedy w środku rodziny i trzeba mieć tą szczególną wrażliwość, jaką ma dziecko, żeby wyłapywać to, wychwycać to, co jest nie w porządku w tej rodzinie. Co jest bardzo ukryte przed, nie tylko przed światem zewnętrznym, ale często i wewnątrz rodziny. No, ale ponieważ to dotyczy takich żywotnych, tak istotnych rzeczy, jak na przykład właśnie autentyczna miłość, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa, tkliwość, serdeczność, prawda, autentyzm, to członkowie rodziny to szybko wychwytują, a zwłaszcza dzieci, zwłaszcza małe dzieci, które są niezwykle, niezwykle wrażliwe, ale są za małe, żeby umieć to nazwać i żeby to zdiagnozować. One to po prostu czują. One gdzieś tam to wiedzą, prawda, że tu jest nie w porządku i uczą się w związku z tym. Uczą się tych niedobrych schematów, no i uczą się, niedobrych zachowań, uczą się, wyuczają się pewnych schematów radzenia sobie w tych niedobrych sytuacjach, prawda. Ale jak mówię, ponieważ to nie jest uczenie się intelektualne, to tym bardziej to wdrukowanie jest głębsze, mocniejsze, silniejsze i trudniejsze i na zawsze, i trudniejsze potem do odczytania. Te kobiety, proszę pań i proszę panów, które kochają za bardzo, zawsze biorą na siebie ponad 50% odpowiedzialności i winy. Czyli co? Czyli właściwie tak, z takiego wyrywkowego opisu tej osoby, tej kobiety, która kocha za bardzo, to wynika, no co, to taka masochistka, ponad 50% odpowiedzialności i winy bierze na siebie? Nie, to znaczy ja rozumiem, że tu jest pewien skrót, bierze 50%. Autorka chce powiedzieć, że bardzo dużo, że na ogół kobieta taka ma właściwość w pierwszym odruchu reagowania na jakąś sytuację poczuciem winy. Ale to się bierze oczywiście z tego, o czym cały czas mówimy. Dzieci, małe dzieci są egocentryczne, prawda? Nie rozumieją wielu rzeczy. Jeśli się rodzice kłócą ze sobą, albo jeśli jest jakieś napięcie, tak jak na ciche dni, prawda? Można powiedzieć właśnie takich, jak pani tu powiedziała, na pozór w dobrych rodzinach. Tak. Tam nie było kłótni, ale tam były ciche dni, tam był rodzaj napięcia. Dziecko nie rozumie, czuje, że to się dzieje nienormalnego, nie rozumie tego, ale ponieważ jest egocentryczne, więc jest skłonne przypisywać wszystko, co się dzieje sobie, prawda? Znaczy uważa, że to ono jest przyczyną tego, że coś między rodzicami jest niedobrego. Na przykład to, że jest właśnie napięcie, albo że jest kłótnia. No i to stąd się bierze, prawda? Że pierwsza reakcja, coś jest niedobrego, no to ja coś zawaliłam, ja czegoś nie zauważyłam, coś powiedziałam niedobrze, coś źle zrobiłam, prawda? Czy państwo w ogóle myślą, że istnieją takie kobiety, które kochają za bardzo? Czy zetknęli się państwo z takimi toksycznymi związkami? Dlaczego one są takie dziwne? Na telefonie zdaje się program trzeci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy panią. Dobry wieczór. To znaczy właśnie ja dzwonię, no bo tak sobie słucham i tak sobie myślę i tak czasami zastanawiałam się, bo kiedyś sama byłam w takim związku z kolei ze strony mężczyzny, że byłam kochana, nie powiem za bardzo, byłam kochana bardzo mocno i ten człowiek robił naprawdę wszystko, naprawdę, naprawdę wszystko, żeby mnie zadowolić. Ja go bardzo, bardzo kochałam na samym początku. To był człowiek, za którym ja dosłownie przepadałam. I to było uczucie tak piękne, tak idealne, tak obustronne, że po prostu, no, książkowy przypadek strasznie szczęśliwej miłości. I fajnie się potem ze wszystkim stało. To się zaczęło tak, im bardziej on mnie kochał, tym mniej kochałam ja jego. I to się stawało takie coraz trudniejsze dla mnie. I ja po prostu nawet, były takie momenty, że ja strasznie chciałam odejść, ale nie mogłam. I to się w końcu skończyło i teraz patrzę to z perspektywy czasu, bo poznałam drugiego człowieka i z kolei ten człowiek, i w ogóle nie tyle nawet tego jednego człowieka, ale ile razy widzę mężczyznę i ile razy z nim rozmawiam, bardzo pociąga mnie właśnie taki cynizm, taki chłód tego człowieka, wręcz złośliwość. Jeśli lubię z człowiekiem kłócić, ja dopiero wtedy się czuję dowartościowana. Ja wiem, że tego człowieka jestem w stanie pokochać, właśnie takiego. I to jest właśnie, ja nie wiem, czy można powiedzieć, że
że kobieta kocha za... że jest to coś toksycznego. Nie wiem, co pani o tym myśli? Ja to w ogóle nic nie mogę myśleć, ponieważ nie jestem dzisiaj psychologiem, jak pani wie. natomiast nie, zaraz oddamy głos mojemu gościowi, ale tak się zastanawiam, słuchałam pani w tej chwili, tak bardzo prywatnie panią odbierałam. Nie powinnam może tak się odzywać, ale zaskakuje mnie to, że pani lubi żyć w takim niepokoju, że pani się lubi kłócić, że coś niesamowitego. No nic, ale pan Bogdan Białek jest psychologiem i on będzie tutaj do pani mówił. Słuchamy. Nie, ja wypisuję się. Nie będzie pan mówił, będzie nie, pan. Naprawdę, bo ja nie jestem specjalistą od miłości. Ja rozumiem, że pani pytanie... Tak zrozumiałem, być może jestem w błędzie. Pani pytanie, czy pani kocha tego mężczyznę? Czy ja mam odpowiedzieć na takie pytanie, czy pani kocha, czy to, co pani czuje do tego mężczyzny, jest miłością? Tak. Tak, ja myślę, że tak. Ja po prostu jestem po prostu do tego stopnia zakochana, że ja w życiu się tak nie czułam. I to jest bardzo, bardzo dziwne. A pani wie, że pani go kocha. A tak, pani to czuje, że pani tak, kocha. Ja to czuję. No to cóż tutaj psycholog ma do roboty. Ale to jest dziwne, właśnie tutaj słyszę, że to jest miłość jak najbardziej toksyczna. Myśmy nie o tym mówili. Myśmy nie mówili o tym, że ta pani konkretna, pani uczucie jest toksyczne. Mówiliśmy o takich dosyć specyficznych związkach, które są destrukcyjne i pani Ania przeczytała tutaj trzy czy cztery, już nie pamiętam, takie symptomy destrukcyjnego związku. Między innymi poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa. A pani mówi wprost przeciwnie, że pani dobrze się czuje w tym związku, który pani takiego poczucia bezpieczeństwa nie daje. Lubi się pani kłócić, ceni pani ten, jak to pani nazwała, cynizm tego mężczyzny. No. A bierze pani czasem winę na siebie i odpowiedzialność całą, czy nie? To znaczy, wie pani co, ja czasami tak, ale czasami zupełnie nie. To znaczy uważam, że to taki rodzaj napięcia między dwójkiem ludzi właśnie daje temu związkowi świeżości. Bo ja pamiętam, jak ja kiedyś przychodziłam do domu i ja byłam tak przytłoczona tą dobrocią, tą miłością. Ja byłam bardzo wdzięczna za to. Ja kochałam tego człowieka za to, że był taki wspaniały, ale jednocześnie nie pozwalało mi to żyć. Nie brakowało czasami tego, że ktoś mi powie coś złośliwego, że ktoś mi dotknie, że ktoś mi... Naprawdę, i to było takie dziwne, dlatego że normalnie to się myśli, że kobieta tęskni za takim spokojem, za taką stabilizacją, za taką ciszą w związku. A to jest wręcz przeciwnie. No to miała pani w pierwszym związku spokój, ciszę, słodko, ciepło, a teraz nie ma pani tego i no już no. Nie będziemy tego w ogóle komentować, dlatego że w gruncie rzeczy tak, po pierwsze pan jest w bardzo trudnej sytuacji, prawda? No bo właściwie co ma pani powiedzieć, czy pani kocha, czy pani nie kocha, czy pani kocha za bardzo? Nie, no nie możemy nawet od Bogdana Białka tego wymagać. Natomiast ja osobiście muszę powiedzieć, że słyszę w pani głosie coś takiego bardzo, bardzo spokojnego, bardzo, no nie jest pani jakoś zaniepokojona tym swoim nowym związkiem, prawda? Nie jest pani przecież. Niech mi pani tylko, jeśli można, miałbym dwa pytania. Pierwsze pytanie, jak długo trwał związek z tym pierwszym mężczyzną i jak długo trwa ten związek z obecną pani miłością? Związek z poprzednim mężczyzną jak na moje warunki, to był pierwszy taki długi związek, to trwało ponad 1,5 roku. To był taki pierwszy człowiek, z którym naprawdę zaangażowałam się w jakiś taki wspaniały, w jakąś taką naprawdę, naprawdę wielką bliskość. Natomiast obecnie jest to taki związek od przypadku do przypadku. My ani nie jesteśmy razem, ani nie jesteśmy osobno. I to jest takie pomiędzy bardzo. Nawet się zastanowię, to jest trudno nazwać jakimkolwiek związkiem. To jest straszliwie dziwna rzecz, strasznie trudne do zdefiniowania. No, coś pani doskonale sobie odpowiada na to. To jest bardzo ważna, niezbyt zresztą
To jest tak, że oczywiście, że w życiu potrzebujemy w takim samym stopniu bliskości, miłości, intymności, jak i wolności, przede wszystkim wolności. Myślę, że to, o czym pani opowiada, to braku takiej elementarnej, no taki trochę, będąc nawet bardzo blisko z kimś, to potrzebujemy trochę przestrzeni, w której możemy oddychać. Jest związek, a go nie ma, tak? No nie, jest związek, ale też trzeba troszeczkę oddychać. Ja myślę, że w tym pierwszym związku tego pani zabrakło. No. I ta siła, atrakcyjność drugiego związku polega na tym, że ma pani tego strasznie dużo, tego, czego pani nie miała w pierwszym związku. Ja natomiast na jak długo to pani starczy, to nie wiem. No właśnie się tego strasznie boję, że co będzie, jeżeli ja wpadnę w drugą skrajność. Na dobrą sprawę to jeden związek, nie mogę powiedzieć, że mnie unieszczęśliwił, ale nie czułam się spełniona. I ja się boję jednej rzeczy, że przyjdzie następny związek, w którym ja się nie będę czuła spełniona. No właśnie. I ja po prostu, trudno jest mi znaleźć jakiś taki coś pomiędzy. Ja wiem, że nie potrafię i właśnie się tego boję w tym wszystkim. Znowu wspaniała Krystyna Janda. Już 5 minut po północy w programie trzecim. Przypominam, że moim gościem jest dziś redaktor naczelny magazynu psychologicznego charaktery pan Bogdan Białek. Telefon od państwa odbiera Eryk Kazanowski 645 22 33 i 645 23 45. Monika Makowska przygotowała piękną muzykę jak zwykle. Wojciech Wachnicki realizuje program od tej chwili. No a my tu sobie rozmawiamy dalej o tych toksycznych związkach, o kobietach, które kochają za bardzo. Mamy przed sobą książkę Robin Norwood. I może pomówmy o tych kobietach, a właściwie może przestańmy mówić o cechach, powrócimy do nich za chwilę. Jak to jest? Jak to jest? Wróćmy do tej sprawy. Dlaczego te kobiety spotykają takich, a nie innych mężczyzn na drodze swojego życia? Zaczął pan już o tym mówić, poświęcony jest temu oczywiście tutaj cały rozdział tej książki. Ale to są bardzo specjalni mężczyźni. Nawet jest rozdział. Jacy mężczyźni wybierają kobiety, które kochają za bardzo? Opisanych jest tutaj kilka historii. I to są w gruncie rzeczy, to nie są przypadki jak zwykle, prawda? Ja to w ogóle nie ma przypadków. No to coś, co ma pozór przypadku, tak naprawdę jest jakąś koniecznością, jak się okazuje. Mhm. Przeanalizujemy to. To się zastanawia, to dochodzimy do wniosku, że inaczej być po prostu nie mogło. No. Natomiast pani pyta, jacy mężczyźni wybierają? Mhm. No bo trochę już mówiliśmy na ten temat. Tacy, którzy nie są w stanie, nie chcą. Nie są w stanie, albo nie chcą, albo jedno i drugie, dać kobiecie tego wszystkiego, czego jej dokładnie brakuje. Czyli poczucia bezpieczeństwa, troski, tkliwości, uwagi, ciepła i tak dalej. To jest raz. Po drugie, tacy, którzy przede wszystkim do pewnego stopnia oczywiście chcą brać to, co kobieta ma do zaoferowania, dokładnie to, czego sama potrzebuje, więc troskę, ciepło, opiekę i tak dalej, po czym szybko są tym wszystkim, co otrzymują, znużeni. No i patrzą, jakby z tego związku uciec. Mhm. Właściwie z tych związków również uciekają kobiety czasem same. To się rzadko zdarza, ale są opisane tutaj takie przykłady, kiedy kobiety nagle postanowiły odmienić swoje życie i wyczerpane kompletnie. Tak. Uciekały z tych związków, które okazywały się dla nich właściwie kompletnie destrukcyjne, ale to bardzo wiele je kosztowało. Tak, jeśli nawet uciekają, to bardzo rzadko. To jeszcze rzadko się zdarza, że uciekają, a jeszcze rzadziej się zdarza, że uciekają świadomie, zrywają związek, świadomie wiedząc, że to one zrywają, one kończą związek i wiedząc dlaczego. A jeżeli już odchodzą z tego związku, to robią bardzo dużo, żeby to mężczyzna je zostawił. Żeby to nie była kolejna porażka. Znaczy, żeby to była kolejna porażka życiowa. Kolejne cierpienie, tak. Bo dla tych kobiet miłość wiąże się przede wszystkim z cierpieniem.
Robin Norwood pisze tam, że to właśnie jest jakby cechą charakterystyczną naszej cywilizacji, że miłość wiąże się z cierpieniem. Pieśniarka, która śpiewa pieśń o miłości, zawodzi, jęczy i cierpi, prawda? I stąd my wszyscy wiemy, że miłość jest cierpieniem. Mhm. Przede wszystkim, że tym, po czym rozpoznajemy to uczucie, to jest to, że nas boli, prawda? No ale to nie jest prawda, bo tak naprawdę to nie jest prawda, bo prawdziwa miłość jest odporna na zranienia, nie boli, nie jest związana z cierpieniem, raczej uzdrawia. Ktoś kiedyś zwrócił trafnie uwagę na to, że dla nas chrześcijan, Chrystus, który jest uosobieniem najwyższej miłości, także wiąże się z cierpieniem. A mało kto pamięta, że w Ewangeliach miłość okazywał Jezus także poprzez to, że uzdrawiał ludzi. Że miłość to jest nie tylko cierpienie, to jest uzdrawianie. To jest radość. No. Proszę Państwa, czy znają Państwo takie związki? Czy spotkali panowie na swojej drodze takie kobiety? A i panie chcielibyśmy zapytać, ale tak naprawdę to zastanówmy się nad tym wszyscy wspólnie. Skąd to się bierze? Bo nie tylko z tej książki to wiadomo, ale tak naprawdę wiadomo, że to, co się z nami dzieje w życiu dorosłym, to przecież są nasze doświadczenia dzieciństwa. Myślę, że to jest chyba jeden z najciekawszych, dla mnie w każdym razie, momentów tej książki i rozdziałów tej książki. W programie trzecim odbieramy telefon. Dobry wieczór, jesteśmy. Dobry wieczór. Witamy. Właściwie na samym początku rozmowy, kiedy usłyszałam, o jakim problemie będzie rozmowa odbywała się, zdecydowałam się zadzwonić, ponieważ stwierdziłam, że to właśnie mnie dotknęła ta nieprzyjemna przypadłość kochania za bardzo. Uświadomiłam sobie, że... Znaczy ja sobie to uświadomiłam wiele lat temu. Myślę, że tak 4 lata temu po przeczytaniu książek pod tytułem Toksyczna miłość, toksyczni rodzice. Wtedy właśnie zastanawiałam się, dlaczego mój związek się rozpadł, dlaczego czułam się nieszczęśliwa. Szukałam po prostu przyczyny wszystkiego tego, co się złego w moim życiu dzieje i zaczęłam sięgać po różne książki. I właśnie tam się dowiedziałam, że po prostu jestem, pochodzę z takiej rodziny, gdzie wszystko było właśnie normalnie. Byli kochający rodzice, były dzieci, 5 dzieci było. Nie było kłótni, nie było cichych dni, nie było alkoholu. Właściwie wszystko normalnie. Mhm. I dlaczego w takim razie ja weszłam w taki związek, w którym czułam się nieszczęśliwa. No i doszłam do tego właśnie, że skoro w dzieciństwie na przykład miałam poczucie, że jestem w domu dziecka, chociaż nie byłam z tego dziecka, na przykład udawałam, jak byłam bardzo małą dziewczynką, udawałam, że nie widzę, że nie słyszę. Dopiero potem, jako dorosła kobieta, zdałam sobie sprawę, że te sytuacje w moim dzieciństwie wynikały z tego, że ja po prostu zwracałam na siebie uwagę, ponieważ nie czułam się kochana. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Myślę, że... Była pani druga, trzecia, pierwsza, druga. Czy ostatnia? Druga. A starszy był brat? Nie, moja siostra była starsza o rok, potem zaraz po mnie było rok, następne dziecko, po roku następne dziecko i ja właśnie byłam w takim momencie, kiedy moja mama miała roczne dziecko, zaszła w ciąży, urodziła mnie i już była w ciąży z następnym dzieckiem, także trafiłam w ten moment, kiedy trzeba było się jeszcze mocno opiekować tym dwuletnim, a tu było roczne, a już przyszło na świat następne. I właściwie to potem, no nie wiem, w późniejszym wieku jakoś tak się ułożyło wszystko, że ja czułam się taka gorsza od moich sióstr. Ciągle był jakiś problem, ciągle ja byłam winna czemuś, ciągle ja byłam najbardziej nieposłuszna, najbardziej niegrzeczna. Z mojego powodu coś się tam wydarzyło w domu. Ale to pani wie, czy się pani domyśla, że z pani powodu coś się wydarzyło w domu?
No, nie byłam grzecznym dzieckiem. Byłam może zbyt energiczna. Nie wiem. Wydawało mi się, że to wszystko, co się dzieje złego, to właśnie z mojego powodu. Ja najczęściej byłam bita, najczęściej karcona. Tak przynajmniej odbierałam to. Mogę zadać pytanie takie właściwie podstawowe. Jakoś wylądowała pani na szczęśliwej wyspie, nie wiem, zawodowej, podobnie jak rodzeństwo? Czy jest pani najgorsza, najlepsza? Jak pani to ocenia? To znaczy, moje siostry bardzo dobrze się uczyły w szkole. Zawsze każda była prymuską. Ja miałam z nauką trochę problemy, natomiast natura obdarowała mnie wieloma talentami plastycznymi, muzycznymi, sportowymi. Właściwie nie było dziedziny, w której byłabym zła, prócz szkoły, prócz nauki, z którą miałam problemy, ponieważ jestem dysortografką, dyslektyczką, co kiedyś, 40 lat temu, no, nie było popularnym. Raczej było uważane, że dziecko tego typu to jest dziecko, które się nie chce uczyć. W związku z tym, no, na pewno czułam się trochę gorzej w stosunku do swoich sióstr. A teraz? Teraz od 15 lat już nie jestem ze swoim mężem, chociaż dopiero rok temu jestem po rozwodzie. Zostałam z dwójką dzieci, które same wychowywałam. I mam za sobą bardzo ciężkie przeżycia i trudne, jeśli chodzi o małżeństwo. I właściwie nie mogę powiedzieć, że mój związek był związkiem udanym i szczęśliwym. Raczej odwrotnie. Było to morze łez i chyba jeszcze od niedawno nie umiałabym o tym mówić. Teraz już jakoś wszystko się uspokoiło i doszłam do normy, ale wiele lat cierpiałam z tego powodu. Ja muszę zapytać mojego gościa, czy pan zrozumiał, dlaczego pani kocha za bardzo? To jakoś pan to wyczuł, czy nie? Czy należy pani do kobiet, które kochają za bardzo? Bo tak się pani przedstawiła. Raczej z tego, co pani powiedziała, to się domyślam, że dlatego pani uważa, że kochała za bardzo, że bardzo długo znosiła związek dla siebie niedobry, niedestrukcyjny, niszczący. Tak to jest? Pani ocenia też? To znaczy, prócz tego, że znosiłam go, to ja wszystko znosiłam. Ja wszystko znosiłam, co było złe w tym związku. I właściwie, jeśli coś się złego działo, to obwiniałam siebie i starałam się jeszcze bardziej. Im bardziej był mój mąż był agresywny i niezadowolony, ja jeszcze bardziej się starałam, bo wydawało mi się, że jak się bardziej będę starała, to on będzie zadowolony. Tak bardzo chciałam, żeby był szczęśliwy, żeby miał prawdziwą rodzinę, której nie miał i twierdził, że tęskni za prawdziwą, szczęśliwą rodziną, więc ja byłam przekonana, że muszę zrobić wszystko, żeby mu taką rodzinę stworzyć, więc robiłam po prostu wszystko, dawałam z siebie całą siebie i wydawało mi się, że więcej już, to znaczy nie, ciągle mi się wydawało, że ja jeszcze więcej mogę. Wzięłam na siebie i swoje obowiązki, jego obowiązki i właściwie wszystko. A co spowodowało, co zadecydowało, że przyszedł taki moment, kiedy pani powiedziała dość, już więcej ja nie naprawdę powiedziałam. Nie mogę. A to pani nie powiedziała. To mój mąż odszedł. To znaczy, bo on po prostu od początku źle się czuł chyba w związku, nie dojrzał do związku małżeńskiego, w ogóle do rodziny. Zawsze przekładał kolegów, towarzystwo, lubił spędzać czas miło i wesoło, ale bez towarzystwa żony. Raczej z kolegami, raczej z dala od rodziny. Czy dlatego, że się czuł w tej rodzinie nieszczęśliwy, chce pani powiedzieć? Myślę, że nie. Znaczy, trudno mi powiedzieć, czy czuł się nieszczęśliwy. On po prostu nie czuł się dobrze w rodzinie. Nie czuł tego, że rodzinę trzeba stworzyć, że trzeba dać siebie też. On zawsze był, czuł się kawalerem. Takie życie prowadził wcześniej i z rodziny takiej pochodził, gdzie właściwie nie było takich więzi rodzinnych, bo właśnie tam i teść sobie, i teściowa sobie, każdy żył właśnie swoim życiem, tworzyli taką raczej zimną rodzinę. I on nie czuł potrzeby bycia razem. Czy ta rodzina
w jaki sposób przypominała pani rodzinę? Znaczy ja się starałam, żeby wszystko było tak. Nie, ale pani rodzina, z której pani pochodzi. Moja rodzina absolutnie. Moje małżeństwo zupełnie nie. Mój ojciec był bardzo ciepłym człowiekiem, ale ciągle nieobecnym. Aha. Był właściwie, rano wychodził, wracał wieczorem. Moja mama była za wszystko odpowiedzialna i robiła to świetnie i bardzo dobrze się w tym czuła. Także ja chyba przejęłam jej rolę. A pani mąż trochę przejął rolę pani ojca, tak? Bo też go nie było, bo był z kolegami. No właśnie, tylko że ja poznałam mojego męża w momencie, znaczy... To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ja go wcześniej nie znałam. Ja go poznałam już szalałam za nim. Więc nie można to powiedzieć, że ja szukałam partnera, który by przypominał mojego męża, mojego ojca, czy na przykład już z góry szukałam jakiegoś tam konkretnego partnera. Ja byłam bardzo młoda i dosłownie zakochałam się od pierwszego wejrzenia. To była pierwsza pani miłość? No, raczej tak. Znaczy wcześniej były jakieś takie, ale to były takie, mówię, bardzo szkoła średnia, to tak nie było to nigdy tak bardzo poważnie. To był pierwsza wielka miłość i pierwszy, jedyny mężczyzna. Odzyskała pani trochę już teraz spokój? Wiarę w siebie jakąś, czy nie? Teraz tak. No, ale to najważniejsze. Najgorszy był moment, kiedy po prostu zostałam sama z dwójką dzieci. Czego się pani wtedy najbardziej bała? Co panią najbardziej zabolało? Ja byłam tak przerażona i tak zrozpaczona i tak nieszczęśliwa, że chyba nawet się nad tym nie zastanawiałam, co mnie bolało. Ja po prostu nie mogłam wyjść z dołka przez wiele lat i nie mogłam siebie odnaleźć, nie mogłam w siebie uwierzyć. I właściwie chyba dopiero te książki, które zaczęłam czytać, zaczęłam szukać. Mówię, gdzieś jest przyczyna, dlaczego jestem nieszczęśliwa, muszę odnaleźć siebie samą. I znalazła pani tą przyczynę? Jakby pani ją nazwała? Jak pani dla siebie ją nazwała? Jeśli pani chce o tym mówić. Myślę, że właśnie takie najpierw obciążenie toksycznych rodziców, którzy właśnie nieświadomie byli toksycznymi rodzicami i ja wcale nie mam pewności, czy ja nie byłam toksyczną matką dla swoich dzieci. A poza tym... Ale toksyczne to jest tylko skrót pewien, taki właściwie już slang. Co to znaczy toksyczne dla pani? Jak pani to rozumie? W jakim znaczeniu pani to używa? Co pani skraca? Jakie zdanie pani skraca tym słowem? No dla mnie na przykład to toksyczna matka to jest taka na przykład, która nie potrafi dać miłości swoim dzieciom. Albo na przykład daje jej zbyt wiele, to znaczy otacza swoje dzieci tak zwaną małpią miłością, zaślepiona tą miłością, nie umie popatrzeć, że z tych dzieci muszą być potem normalni, dojrzali ludzie, to znaczy emocjonalnie dojrzali ludzie. Albo na przykład małżeństwo, znaczy rodzina, w której jest tak jak w mojej rodzinie, u moich rodziców, że właściwie mój ojciec był tylko głową, a szyją była mama i właściwie tak naprawdę ona wszystkim rządziła, była osobą, jest osobą bardzo agresywną, bardzo no cholerykiem, ale to nie mówię tego w złym znaczeniu. Jest impulsywna. Jest bardzo impulsywna i właściwie wszystko musiało być tak, jak ona sobie ułożyła, tak jak ona chciała i wszyscy się podporządkowali i właściwie nie było mowy, żeby ktoś miał inne zdanie. Czy nie było mowy o tym, żeby była miłość? No, chyba nie było tej miłości, skoro ja miałam takie odczucie. Zna pani tę książkę, o której rozmawiamy? Akurat tej nie, ale właśnie czytałam. Robin Norwood, Kobiety, które kochają za bardzo. Dziękuję pani za telefon, bo czeka następny, dobrze? Dlatego przerywamy rozmowę. Wszystkiego dobrego pani życzę. Na razie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego życzę w nowym roku i miłych świąt. Dziękujemy. Do usłyszenia. Proszę nas słuchać. Odbieramy kolejny telefon.
Trójka pod Księżycem. Słuchamy. Dzień dobry, Malwina pod Księżycem również. Mm-hmm. Tylko, że gdzie indziej. Jak tak właśnie, zdając, że tak powiem, panu odbierającemu telefon na wstępie, powiedziałam, że się niejako słuchając właściwie od samego początku tejże audycji, cytując, pani cytowała, czy państwo cytowali się właśnie z tej książki o tym, fragment o tym, jakie kobiety, o tym, jakich mężczyzn kobiety kochające toksycznie przyciągają, to się bardzo poczułam, że tak powiem, zawołana do tablicy i historia jest prosta i krótka. Mam za sobą cztery nieudane, długotrwałe związki. Mam niecałe 30 lat. I te ostatnie dwa, właściwie ten pierwszy był chyba taki ogromnie decydujący, bo byłam bardzo młodą dziewczyną, nastolatką i jakby bardzo śmiesznie śmiesznie się rozpadł ten związek. Śmiesznie w cudzysłowie troszkę, natomiast ja bardzo przez 4 lata nie mogłam się pozbierać do tego stopnia, że podjęłam decyzję o wyjeździe za granicę. Wyjechałam z jakimś tam skutkiem w części pozytywnym. Mogę panią o coś poprosić? Tak, tak, przepraszam, oczywiście, że taką opowieść przerywam takim komentarzem. Nie, ale proszę posłuchać. Szybko. Czy mogę pani troszeczkę dalej od słuchawki się odsunąć? Dobrze, bo bardzo... Aha. Przepraszam, to tylko taka techniczna uwaga, ponieważ ci, co słuchają, po prostu słyszą pani takie pukanie. Przepraszam jeszcze raz bardzo. Wyjechała pani za granicę i... Później wróciłam z tej, że tak powiem, zagranicy. Próbowałam się tutaj jakoś odnaleźć, że tak powiem, w nauczaniu, w szkole i tak dalej. Potem był w pracy, potem był kolejny związek z jakichś tam powodów również też nieudany, skończony w miarę jakoś tak, nazwijmy to polubownie, bo jesteśmy nadal przyjaciółmi. Potem później kolejny bardzo, bardzo dziwny związek, który skończył się tragicznie i związek, który niedawno sama zrezygnowałam z niego po urodzeniu dziecka, zrezygnowałam z bycia, że tak powiem, we wspólnocie takiej rodzinnej, nazwijmy to, z mężczyzną, który jest ojcem mojego dziecka. To też dużo tam kosztowało, że tak powiem, różnych, bardzo różnych takich już niemal psychodelicznych po prostu zdarzeń tutaj. I co się stało? I właściwie to nie byłoby najgorsze. Mogłabym powiedzieć, po tym właśnie rozstaniu podjęłam tę decyzję świadomie, ponieważ już jakby u początków, kiedy wylądowałam jakby z dzieckiem tutaj, wiedziałam, że czułam po prostu jakoś tak przez skórę. Wtedy jeszcze się zachowałam jak takie zwierzę, bo przeżyłam poród ciężko, bo miałam wcześniej operację na oczy i tak dalej. I właściwie mogłabym później, jak się już rozstaliśmy, wszystko tak ze mnie zeszło i właściwie wtedy mogłabym powiedzieć, że staję na nogi i że jestem właściwie szczęśliwą. Osobą taką, że szczęśliwy jest fakt, że jestem tylko z dzieckiem i że nie ma takich właśnie nerwowych, zabójczych dla obojga osób zdarzeń, słów i tak dalej. I co się stało? Najgorsze jest to, że ja tego po prostu nie szukałam. Ja byłam, jakby cieszyłam się tym, że wreszcie sobie dajemy spokój i nie będziemy się okładać wzajemnie niczym. I spotkałam mężczyznę właściwie znajomego sprzed lat, tak to można nazwać, który nagle jakby, ja to później odczułam, że rzuciłam się jakby, o tak, ktoś kiedyś powiedział, może nie bez racji, że lekarstwem na jednego mężczyznę jest kolejny mężczyzna, tudzież lekarstwem na kobietę jest kolejna kobieta, czy inna kobieta. I może to właśnie tak było. Ja się bardzo, chociaż się przed tym przez dłuższy czas broniłam, mając dziecko, czułam się jakby nie fair wobec siebie, wobec dziecka, wobec tej sytuacji, wobec dziecka, że rozumiemy. Rozumie pani. Mm-hmm. I co się stało? Ogromnie nie wiem na jakiej podstawie, po prostu nie wiem, miłość jest ślepa, więc gdyby to można było tak po prostu prymitywnie uprościć, to właściwie do tego się sprowadziło.
jako matka, że tak powiem, będąca z dzieckiem, nie wiadomo jak, z jakich przyczyn niesamowicie zaufałam temu człowiekowi właśnie, temu ostatniemu jakby przypadkowi, nazwijmy to. Okazało się, że ten człowiek jest po prostu, ten człowiek mnie okradł. Okradł mnie, okradł moją rodzinę, bo prawdopodobnie ma problemy ze sobą, bo gra. Chodzi o hazard na przykład. I właściwie poprzedni przypadek, ojciec mojego dziecka, też jakoś miał problemy, tyle że alkoholowe jakieś tam. I ponieważ widziałam, jak to się u mnie w rodzinie rozwijało, wcześniej byłam świadkiem jako dziecko różnych właśnie tego typu zdarzeń. Chciałam, żeby się nie rozżyły moje dziecko, mój syn, po prostu im szybciej przestanie patrzeć na te jakieś tam takie właśnie kwestie, tym lepiej będzie dla wszystkich, dla niego i dla nas też. I tak właśnie to jest. I ja może tak, jestem świadoma jakby, może nie wszystkich, oczywiście nie jestem tutaj genialna i obiektywna być nie mogę, chociaż bym bardzo chciała. Wiem, zdaję sobie sprawę z tych głównych przyczyn, dla których tak się stało, ale no i właśnie, ale to ogromne pozostaje. Nie wiem, jak się mam zachowywać po prostu, czy mam, jak się mam już teraz zachowywać, czy osłaniać siebie, osłaniać dziecko, tą resztkę jeszcze siły, czy wiary, która mi po prostu została. Mężczyzna, inny człowiek, nie jest lekarstwem na nic. No właśnie. Nie może być, i nie można mężczyzny, drugiego człowieka, partnera, traktować jako lekarstwo na cokolwiek. Mm. Nie można użyć, zażyć drugiego człowieka. Jako lekarstwo. W ogóle. Pani, bo to nie jest miłość. Bo to jest zażywanie lekarstwa. A jak wiemy, no można tą metaforę rozbudowywać. Każde lekarstwo działa do pewnego momentu dobrze, a potem przestaje działać, ma skutki uboczne, na jedną rzecz robi dobrze, na inną robi niedobrze i tak dalej, można tą metaforę rozwijać. Generalnie rzecz biorąc, miłość i związek z drugim człowiekiem nie polega na tym, że się go używa, zażywa, że coś drugim człowiekiem można załatwić. Tak długo, jak długo pani tak będzie myślała, pani związki nie będą udane. Bo to tak naprawdę oczywiście nie o to chodzi przecież, żeby ten drugi człowiek cokolwiek w naszym życiu za nas załatwił. Jakby pani przeanalizowała te związki, dotychczasowe swoje związki, to proszę zwrócić uwagę, proszę poszukać czegoś podobnego we wszystkich tych mężczyznach, z którymi się pani wiązała. Pani już to powiedziała, prawda? Ale czy pani to wie? Pani to nazywa głośno, ale czy pani to wie na pewno? Co jest wspólnego w tych wszystkich mężczyznach, w tych wszystkich pani związkach, z doświadczeniem, które pani zresztą nazwała, które pani wyniosła z domu. A trzecia rzecz, którą chcę pani powiedzieć, to takie przekonanie, że pani, że ta druga osoba, ten mężczyzna się zmieni. Otóż pierwsze, nikt z nas nie ma prawa oczekiwać, że druga osoba się zmieni. A to jeszcze na dodatek zmieni się w sposób przez nas pożądany i oczekiwany, że się zmieni dla nas. Nikt nie ma prawa takiego. Wreszcie kogo kochamy, to wyobrażenie o tym, który się zmieni, czy tego, którego mamy, prawda? To jest raz, oczywiście, że tak. A to jest to nieekonomiczne oczekiwanie. Nieekonomiczne dlatego, że ludzie na ogół się nie zmieniają. No tak, dlatego jak mówię, ten taki decydujący dla mnie związek nie chciałam już... Właśnie nie chciałam oczekiwać i nie chciałam nikogo zmieniać na siłę. Ale nie tylko na siłę, w ogóle nie wolno. W ogóle. Ale pani, proszę zwrócić uwagę, pani ostatni związek był taki, przedostatni był związek taki, których pani opowiadała. Byli to mężczyźni z jakimiś destrukcjami, jeden z hazardem, drugi z alkoholem. Przepraszam, że panu przerywam. Jest w tej książce taki punkt 15. Nie podobają ci się mężczyźni zrównoważeni, spolegliwi, sympatyczni i wyraźnie tobą zainteresowani. Uważasz ich za nudziarzy. Nudziarzy w cudzysłowie. I to są takie przykłady, wreszcie podobne pani wybory. Ludzie zajmujący się właśnie hazardem i tak dalej, i tak dalej. Ale przerwałam panu Białkowi. Natomiast ja myślę, że to jest, wie pani, to, o czym pani mówi, to jest
to jest takie doświadczenie, o którym pisze właśnie pani Noru, doświadczenie wspólne dla tych wszystkich osób, nie tylko kobiet, które kochają za bardzo. To jest przemożna potrzeba bycia z kimkolwiek. To jest ta pułapka, w której tkwimy. To jest to samo uwięzienie. Po prostu potrzeba bycia. Potrzeba bycia z kimś. A tak naprawdę, tak myślę, ja to wiem już, tak? Ja to wiem z własnego doświadczenia. Wiem też, jakie to jest trudne. Że tak naprawdę, żeby być z kimś, to trzeba być gotowym do bycia z kimś, a trzeba najpierw nauczyć się być sobą. Prawda? Jak człowiek jest, nauczy się być sobą i tak przestaje tak naprawdę potrzebować tego kogoś, to wtedy dobry Bóg robi, że spotyka właściwą osobę i czasami to, co się między nimi dzieje, to jest miłością. No tak, ale, ja miałam właśnie, miałam taki długi, to było prawie ponad 5 lat, kiedy nie wiem, czy może to nie kwestia długości tego czasu, ile tego jak go wykorzystałam, to fakt, że próbowałam w każdym razie, nawet sobie, że tak powiem, odcinałam jakby taką możliwość i sobie, i innym mężczyznom napotkanym, odcinałam taką możliwość, iżby doszło do zawiązania jakiejkolwiek bardziej zażyłej znajomości, bliskości, tylko to się może potem w jakiś tam sposób zemściło tym, że to, co później nastąpiło, właśnie było już właśnie może takie, jakie nie powinno być. No zamiast pożegnać panią wszystkiego dobrego, tak, to powiem, no to kogoś dziękuję. Dobrego pani życzę. To ja nie dziękuję. Za to się nie dziękuję. Na razie. A życzę wszystkiego względem świąt i nowego roku najlepszego. Pani. Dzięki. Księżyc świecił wtedy wściekle tak, kiedy przyszłam na ten świat. Moja matka siała mak, mego ojca porwał wiatr. Tak się bałam sama w nocy spać, gdy za oknem tramwaj grał. Dobrzy ludzie dali parę szmat, w końcu co mi mieli dać. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca. W domu dziecka mi nie było źle, w końcu to dla ludzi dom. Tam mi dali kiecki dwie, nauczyli zbierać złom. A w miłości było prościej ciut, z księciem nocy szłam na dno. Do śródmieścia wtedy wkraczał lód, zostawało puste szkło. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca. Każdy z was chciałby artystą być, ladies oraz gentlemen. Aktor umie pięknie śnić, tam gdzie scena, tam jest sen. Tam gdzie życie, bardzo życia brak, ruszasz więc na połów gwiazd. Idź do domu, gong już daje znak, a na szczęście przyjdzie czas. Widzisz, mała, jak to jest,
tyle serca, taki gest. Widzisz, mały, jak to jest, tyle serca, taki gest. Pięć po pierwszej w programie trzecim to znowu my. Anna Semkowicz przed mikrofonem i mój gość, pan Bogdan Białek, redaktor naczelny magazynu psychologicznego Charaktery. I uwaga, uwaga, pierwszy pan do nas zatelefonował. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Witamy. Paweł z Warszawy. Ja chciałem opowiedzieć historię 7 lat życia z kobietą, która kochała bardzo i pewnie za bardzo. Myślę, że streszczając historię, to trochę było tak jak huśtawka. Najpierw taka huśtawka, gdzie dwie osoby siedzą na dwóch końcach tej samej huśtawki, że tak powiem, i się tak huśtają. Jedna najpierw jest u góry, potem u dołu i tak to się mniej więcej huśtało przez 7 lat, ale myślę sobie, że częściej na górze była ona, jeśli chodzi o stan uczuć. I myślę sobie, to po 7 latach ten związek się skończył i wtedy ja byłem na górze tej huśtawki, a ona była już na dole pewnie. Natomiast wydaje mi się, że to, co nie pozwoliło nam być razem, to chyba takie ogromne wrażenie, że ma się do czynienia z niebywałym egoistą. Z kimś, kto kocha w sposób tak zaborczy, tak silny i tak niepozostawiający przestrzeni wolności i swobody, że w gruncie rzeczy ma się świadomość, że to jest, że realizuje swój cel jakby. Że to nie my jesteśmy jego celem i celem tej miłości, tylko sama miłość i samo to wrażenie, czy to, ta kochają, świadomość miłości. Kochają jest, kochać, tak? Tak, to jest zaraz za tym idzie inna taka obserwacja, że jest to w gruncie rzeczy jakaś kompensacja braku czegoś, czego się nie dostało kiedyś tam, pewnie w dzieciństwie, pewnie od swoich rodziców. Gdzieś tam się to... Tak było zresztą w tym przypadku dość typowo. Jedynaczka z rodziny, w której ojciec nie był obecny i nie był w zasadzie mocną postacią, dominująca matka, i gdzieś chyba ten wzorzec został przeniesiony, ale w inny sposób. Taką ogromną potrzebę miłości no, czucia tego samego od drugiej strony. Czuł się pan zmęczony? Czy czasami szczęśliwy? Czułem się bardzo dobrze, żeby nie było wątpliwości. Czułem się bardzo dobrze, natomiast czułem, że jestem w jakimś sensie zastępowany kimś innym. To znaczy, że nie jestem sobą tak do końca, że wciąż jest to porównanie i ta huśtawka, prawda? Znaczy to, że kto kocha bardziej jakby, prawda? I to jest coś takiego, co budzi frustrację po jakimś czasie. Niby jest dla mnie kompletnie jasne i czytelne, co znaczy ograniczenie wolności drugiego człowieka w miłości, ale... No, gdzieś jest ten kawałek dla tego drugiego człowieka, czemu te 5 minut zostawić? Ona tych 5 minut nie zostawiała panu. To znaczy każde 5 minut było kwitowane smutnym spojrzeniem, powiedzmy. Może nie wymówką, nie problemem, ale takim smutnym spojrzeniem, że to nie moje 5 minut. A jednocześnie... Znowu czytałeś, kochany. Tak. Albo było zastępowane czymś innym. Znaczy czyimś innym. Znaczy 5 minutami kogoś innego. To znaczy gdzieś musiał być ktoś, kto te 5 minut wypełnił. W tym sensie, że ta miłość musiała gdzieś znaleźć jakiś punkt wyładowania. Jeśli nie byłem to ja, to z
stawał się to ktoś inny, oczywiście może nie w takim samym... A kiedy to się skończyło? To się skończyło, kiedy... Jak dawno temu? Kiedy udało mi się fatalnie zachować, kiedy po prostu powiedziałem, że to wszystko pachnie potwornym egoizmem i że tak naprawdę to gdzieś się gubi człowiek, który jest kochany, tylko ważne jest no samo to, sama ta miłość, to wrażenie miłości i że gdzieś to wszystko się gubi. I to chyba był, znaczy to na pewno był koniec. To jest historia sprzed roku mniej więcej. Tęsknotą? Był już czas się przepracować to z terapeutą i był czas się zastanowić nad tym, jak to wszystko wyglądało. Czy był czas, znaczy, że pan popracował trochę? Tak, tak, ale ona nie popracowała. Ona jest już w nowym układzie, dokładnie takim samym. A czyli pan popracował z terapeutą po zerwaniu tego związku? Tak. Żeby się z tego wyzwolić, bo prawdę powiedziawszy, tak jak powiedziałem, to ja byłem na górze tej huśtawki na końcu tej zabawy i zostałem w momencie, kiedy bardzo mi zależało, a jednocześnie nie byłem w stanie się pogodzić z tym, jak to wyglądało i było prościej się rozstać w takim momencie. Ale myślę sobie, że te dwie rzeczy, o których powiedziałem na początku, znaczy to coś bardzo silny, jednak spojrzenie na własne uczucia i podkreślanie takiego, no, nie ma lepszego słowa niż egoizm, ale może jest to taki egoizm szerzej pojęty, prawda? Wie pan co, pozwoli pan się trochę nad sobą poznęcać? No pewnie. Okej, to świetnie, to bardzo panu dziękuję, bo powiem tak, że pańskiej ubiegłej partnerce, to już my wiemy wszystko. Wiemy, że egoistka, wiemy, że kompensowała swoje niedoskonałe dzieciństwo, potrzeby miłości, że kochała kochać i tak dalej, i tak dalej. Ale pan powiedział jedną fantastyczną rzecz i być może pańska odpowiedź pomoże pani Ani zrozumieć, bo stawiała to pytanie na początku naszej audycji kilkakrotnie. Co to są ci za mężczyźni, którzy wybierają owe kobiety, które tak za bardzo czekałam kochają? Czekałam na pana po prostu. Tak, i ja już widziałem tą radość kiedy, na twarzy, kiedy pan opowiadał, bo pan powiedział w pewnym momencie taką znamienną rzecz. Mi było z tym dobrze. No pewnie. No to co było takiego dobrego dla pana w tym związku, pomimo właśnie egoizmu tej partnerki? I tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co już powiedzieliśmy. Mhm. Co było takiego dobrego? Co pan jadł z tego związku? Co pan brał? No wszystko dobre. No to znaczy, mi się wydaje, że to jest taki związek, który się samo spala. To znaczy w którymś momencie... Nie, ilość... przepraszam, interweniuję. Pan pozwolił mi się znęcać, a pan już uciekał od odpowiedzi. Proszę powiedzieć konkretnie na pytanie. Co pan brał z tego związku? A potem powiemy, co z takimi związkami się dzieje, że one się spalają i tak dalej. Najpierw co pan brał konkretnie? No, to dobre. Ale co znaczy, to jest? To, że ktoś... No to, że ktoś okazuje uczucia, zainteresowanie, kocha. Z całą pewnością... Że 5 minut nie zostawia nawet człowiekowi? To znaczy, że te 5 minut jest, powiedzmy, wyrwane, ale że ktoś przez te 5 minut mimo wszystko myśli o mnie, prawda? Znaczy ja myślę, że to spełnia również moją, znaczy gdzieś tam moje oczekiwanie w miłości, chociaż gdzieś tam jest pewnie ta granica, która powoduje, że przestaje to być sympatyczne, a staje się to być ciężarem. Nie, no to jest jasne. Jakie my słodycze, prawda? To dokładnie. Jest przyjemnie, a potem już otóż jest mgli. Także gdzieś jest ten moment, kiedy pewnie trzeba te 5 minut może poszerzyć, może dać kilka dni z rzędu te 5 minut, prawda? Ale to jest... To gdzieś myślę, że trafia w moje oczekiwania, znaczy trafiało w moje oczekiwania. Czyli, ja się nie uchylam wcale od tego, czyli że ta koncentracja uwagi na panu. Na pewno. Zainteresowanie. Znaczy ja myślę, że byłoby jakimś obrzydliwcem powiedzieć, że to było złe, że to było nieprzyjemne, nie, to było niedobre, to było wspaniałe. Myślę, że gdzieś no na końcu... przecież pan to przeżył, aż potrzebował pan pomocy
terapeutycznej. To musiało pan, musiało to panu dawać bardzo dużo gratyfikacji, prawda? Tak. Próbujemy w tej chwili tylko zdefiniować, cóż to są za te gratyfikacje z tak w końcu jednak, przepraszam, uciążliwego związku, jak się okazuje. Ale na początku te gratyfikacje są, no więc jak? No, zaspokojenie tej potrzeby koncentracji uwagi na sobie, troski, czy coś jeszcze? Bo nie chciałbym za pana odpowiadać. Jasne. Troski, opieki, coś jeszcze? Znaczy, tam myślę, że w tym również istniało coś takiego, że ja byłem potrzebny, prawda? Czyli byłem poczucie, kimś, kto był... Poczucie potrzebny. Tak, bycie, znaczy poczucie bycia potrzebnym jest istotne. Człowiek się w tym również realizuje, prawda? Spełnia swoją męskość i swoje posłannictwo, jakąś tam misję męską w życiu, prawda? I to jest jakby też trafia w nasze, no, czułe dosyć męskie oczekiwania, prawda? Że człowiek będzie tym opiekunem, będzie tym prowadzącym, tym, kto, powiedzmy, podejmuje ostateczne decyzje. Także to wszystko, myślę, że dlatego ten układ miał szansę trwać tak długo, prawda? Że on jednak trafiał w mnóstwo punktów, których ja potrzebowałem. A dlaczego, gdyby pan powiedział, bo dlaczego pan uważa, co pańskie doświadczenie mówi, dlaczego taki związek jednak, jak pan to określił, w końcu się spala? Znaczy, myślę, że tutaj nie buduje się nowej jakości wspólnie. To znaczy, nie ma czegoś takiego, że się jakby tworzy po spotkaniu dwojga ludzi jakaś nowa jakość. I się a uważa pan, że ona się nie stworzyła, kiedy nie. pan się znalazł na górze huśtawki? Znaczy, myślę, że dokładnie właśnie tak to było, jak opowiedziałem. To znaczy, albo ktoś był na górze, a ktoś był na dole, albo odwrotnie. Natomiast jakby nie stworzył się jakiś nowy, zupełnie nowa jakość z tych dwojga ludzi. To znaczy, w pewnym sensie takie mocowanie się, czy jakby sprawdzanie się, prawda? Kto kocha bardziej, kto kocha mniej. Czyli taki możliwy, ustabilizowany związek. Tak, troszeczkę taki, prawda, w równowadze, ale jednocześnie zupełnie nie. My życzymy panu wszystkiego dobrego, ponieważ ośmielił pan kolejnych panów. Mamy kolejny telefon. Pożegnam się z panem, dobrze? Bardzo panu dziękujemy. I naprawdę dziękujemy za tę opowieść. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Trójka pod Księżycem. Jesteśmy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja dzwonię, przede wszystkim pozdrawiam panią i pana redaktora. Dziękujemy. Bardzo cieszę się, że państwo podzieliliście ten bardzo odwieczny i nierozwiązywalny temat, a skupiając się na własnych doświadczeniach, chciałbym tutaj odnieść się do tytułu książki, której zresztą nie czytałem. Kobiety kochają za bardzo. Jest to celowy, moim zdaniem, autorki pretekst, ponieważ kobiety kochają za bardzo, ponieważ taka jest ich odwieczna rola. I tego pan redaktor się śmieje, domyślając się, co mam na myśli. Ja tu nie chcę wchodzić bardzo głęboko, ponieważ należałoby to, mówię tutaj o swoich przemyśleniach, rozpatrzyć w czasie. Ja zadałem sobie w czasie swojego życia ten trud, że no, posiłkowałem się jakby historią matriarchatu, patriarchatu i tak dalej. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły. A propos toksyczności, jest to też przenośnia, ponieważ powiem to jednym zdaniem, z mojego doświadczenia nie jest to, broń Boże, jakiś sarkazm lub coś negatywnego. Najbardziej, że tak powiem, trudną miłością, czy najtrudniejszą z miłości, bo przecież mamy wiele miłości, jest miłość pomiędzy kobietą a mężczyzną. Jest miłość do zwierząt, miłość do dzieci, one się różnią, miłość do rodziców, miłość do bliźnich, do Boga i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pan redaktor, bo ja nie od początku słuchałem audycji, poruszył sprawę potrzeby. Nie wiem, czy tutaj, bo słuchając tutaj gro osób wypowiadających się, odniosłem takie wrażenie, że mylą pragnienie kochania od potrzeby, miłości. Są to, moim zdaniem, nie wiem, może się mylę, dwie
zupełnie zasadnicze, znaczy zupełnie różne rzeczy, ponieważ miłość jest, nie mogła być pragnieniem, a jednak jest potrzebą, tak jak sen. Jeżeli nie śpimy, to po już tam godzinach otrzymujemy halucynacje jakieś, no po prostu w końcu umieramy. Tak samo człowiek, który nie kocha, z tym, że tutaj ja już dodaję od siebie miłością dojrzałą, co nie padło tutaj ani z ust pani redaktora, ani pana, przepraszam, ani pani prowadzącej, ani pana redaktora, słowo dojrzała. Tutaj pani redaktor wspomniała o lękach, znaczy lękach kobiety i mężczyzny, jako że połowa jest to połowa jakby tutaj przyczyn i cała tutaj powiedzmy rozmowa dotyczy jakby skutków. Bardzo mało osób wypowiadało się, no może każdy starał się mówić o swoich jakby tych przeżyciach czy doświadczeniach. Mało osób mówiło o przyczynach. Z mojego no myśmy życia... mówili o przyczynach w pierwszej godzinie. Nie wiem, czy pan, ponieważ pan mówi, że pan nas nie słuchał od początku. I o to właśnie. Więc poświęciliśmy przyczynom bardzo duży, bardzo długi fragment audycji. O swoich może się podzielę, jeżeli można. Słuchamy oczywiście. Uważam, że taką pierwszą podstawową właśnie przyczyną to jest miłość dojrzała. Według mnie miłość to nie jest coś, z czym się rodzimy. Rodzimy się, to znaczy ja mówię za siebie tutaj w tej chwili, ja sądzę, że urodziłem się z szansą do miłości, ale chcąc kochać miłością dojrzałą, muszę ja sam, nikt za mnie tego nie zrobi, jej się nauczyć. Tak samo musi zrobić to kobieta po to, żeby pokochać mężczyznę, a mężczyzna, żeby pokochać miłością dojrzałą kobietę. Ale jeśli pan pozwoli, ja na chwilę wejdę w słowo, dlatego że tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że i kobiety... Przepraszam, nie dosłyszałem. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że i kobiety, i mężczyźni powinni i mogą nauczyć się kochać. Mogą dorosnąć... Ale nie robią tego. Właśnie. I cała ta audycja jest poświęcona takiej specyficznej sytuacji i kobiet, i mężczyzn. Takiej specyficznej sytuacji, kiedy oni chcą dojrzeć do miłości, chcą się nauczyć, ale nie są w stanie. Rozumiem. Są w stanie, bo czy to jest szalenie trudne. Pan zawęża do nie są w stanie, czyli pan zawęża do destrukcji? Wie pan, znaczy ja nie zawężam do niczego, ja po prostu stwierdzam fakt, że jest cała masa ludzi, tak głęboko... No, nie cała masa, tylko około 90%. No, nie wiemy. No może 90%, no, może... No, tak źródła niektóre twierdzą... Może, przepraszam, bo ja przerwałem pan. Może 90, może 70, ja nie znam statystyk na ten temat, ale wiem, że jest bardzo dużo ludzi, dla których nauczenie się, czy dojrzewanie do miłości jest procesem szalenie trudnym, a czasami wręcz niemożliwym. Z jednego podstawowego powodu. Po prostu cierpią. Po prostu tak, cierpią. Tak, ale to nie jest przyczyna. Nie, to nie jest przyczyna. Nie są, znaczy, przepraszam, że ja tutaj ośmielam się. Ja powtarzam już chyba po raz kolejny, że ja mówię za siebie i o sobie. Uważam, że to nie jest główna przyczyna. Jest to jedna z przyczyn, ale podstawową przyczyną jest chyba brak miłości samego siebie. Tutaj państwo, że się nie zareagowali... Świetnie, ma pan absolutnie rację. Mówiliśmy o tym, że się nie zareagowali na dwie poprzednie wypowiedzi tego pana i tego i tej pani, już nie pamiętam imienia, na temat egoizmu. Jest poplątanie pojęć. Egoista to nie jest człowiek, który kocha siebie. Egoista to jest człowiek, który nie potrafi kochać siebie lub kocha siebie za mało. I to jest bardzo duże, że tak powiem, zamieszanie w ogóle w komunikacji. Całkowicie się z panem zgadzam. Tutaj na pewno czas i tak dalej nagle, ale skupmy się na meritum. Więc człowiek, dopóki nie pokocha sam siebie w myśl zasady, ale nie tej tutaj właśnie egocentrycznej, należałoby powiedzieć już, a nie egoistycznych, jak tutaj powiedzmy szereg słuchaczy używa, myląc te zupełnie dwa pojęcia,
bo egocentrycznym jest, jak pan słusznie zauważył, dziecko, ale dziecko egocentryczne, że jest, to znaczy ono taki jest, bo taka jest natura dziecka, bo dziecko w cyklu swoim rozwojowym, ono się zaczyna pomału uczyć tej miłości. Ale przepraszam, całkowicie się z panem zgadzam. Ja troszeczkę to wszystko jest prawda, co pan mówi, że podstawowym warunkiem, bazą... Dlaczego kobiety, tu powiedzmy, te kobiety kochają i tak dalej za bardzo, a mężczyźni, dzieci mężczyźni, tu pani prowadząca zapytała. Ci mężczyźni z roli swojej, że tak powiem, inne są, to pan powiedział, rzecz moim zdaniem podstawową. Największym lękiem mężczyzny jest lęk przed porażką. Natomiast największym lękiem kobiety jest lęk przed opuszczeniem. Ja nie chcę tu wnikać w pewne też seksualne aspekty, które też ściśle wiążą się z miłością, bo jakby nie było, jest również potrzeba, co podkreślam, potrzeba seksualna, a nie pragnienie seksualne, co jest mylone. I są tyle tragedii, tyle nieszczęść wśród ludzi, co pani powiedziała, to nie jest ważne, czy ktoś ma 20 lat, czy 40, czy 50 lat. Są ludzie, którzy mają 60, 70 lat, dopiero wtedy, ponieważ poznali siebie samego, lub inaczej, pokochali, czy nauczyli się miłości siebie, ale tej nie egocentrycznej, potrafią tylko i wyłącznie wtedy pokochać inną kobietę, a kobieta innego mężczyznę. I tutaj, żeby nie przedłużać, uważam, jest zasadzony cały, powiedzmy, sens tego. My panu bardzo dziękujemy, ponieważ muszę kończyć audycję. Ja niestety, przepraszam sprawę, bardzo. To jest temat bardzo długi. Nie tak, dziękujemy bardzo. Uwagę, swoje doświadczenia życiowe. Dziękujemy panu serdecznie. Nauczyły właśnie tego. Dziękujemy bardzo. Ja również serdecznie dziękuję. Życzę zdrowych i wesołych świąt dla państwa. Wzajemnie. Dziękujemy bardzo. Ja przypominam państwu, że pretekstem do naszej rozmowy dzisiaj w Trójce pod Księżycem była książka Robin Norwood, zatytułowanej Kobiety, które kochają za bardzo, i pod tytuł i ciągle liczą na to, że on się zmieni. Polecamy państwu bardzo tę książkę. To jest kolejne wydanie, co prawda, ale najlepszy dowód, że jest to interesująca pozycja. Ja dziękuję bardzo mojemu gościowi. Dziękuję bardzo. Nie będziemy chyba opowiadać tak zwanych podsumowań, nie będziemy robić, ponieważ stwierdziliśmy na początku tej audycji, że na żadne pytania do końca właściwie nie odpowiemy, prawda? Tak, to prawda. Nie odpowiedzieliśmy. Moim gościem był redaktor naczelny magazynu psychologicznego Charaktery. Dziękuję Monice Makowskiej za muzykę, Erykowi Kazanowskiemu za odbieranie telefonów od państwa. Wojciech Wachnicki dalej program realizuje, a za chwilę moje miejsce zajmie Wojciech Osowski. Do usłyszenia, mówi Anna Semkowicz, a to będzie specjalna noc następna, którą poprowadzę w przeddzień Wigilii. Czekam na państwa. Do usłyszenia. Dobranoc. Nie żałuj mnie serdecznie tak, bo na cóż mi ten żal. Kochaniu, gdy szczerości brak, czy warto ciągnąć bal? W szufladzie tej, gdzie trzymasz mnie, porządek chcesz, to zrób. Ja wrócę tam, gdzie siostry dwie, początek moich dróg. Księżycy płyn, złe wody min, już na nas obu czas. Wędrujmy tam, zmierzajmy tam, gdzie kochają nas. Błyszczało się, śpiewało się wśród koncertowych sal. Lecz kiedy los odbierze głos, czy warto ciągnąć bal? Na pierwszy znak koledzy wszak zadadzą drugi cios. Za sławą, gdy lekkości brak, czy warto iść na stos? Księżycy płyń, złe wody min, już na nas obu czas. Wędrujmy tam, zmierzajmy tam, gdzie czekają nas.
zdawało, że rzeźbiło się kanapę, krzesło, stół. Dziś prace te nie wchodzą w grę i milczy serca pół. Budowałbym większego coś lub sięgałbym do gwiazd. Mam siły dość, by znaleźć je tam, gdzie kochają. Rozmowę o charakterach zakończył utwór o charakterze wyjątkowo tanecznym, mimo późnej pory. Mam nadzieję, że rozespani państwo nie będą z nami spali aż do godziny 6. Do godziny 6 w programie trzecim muzyka z różnych stron świata, z różnych estrad, nierzadko z naszej sali koncertowej. Przypomnę, że słuchają państwo programu trzeciego w 13:30, a zatem naszą muzyczną podróż czas rozpocząć. Program nas realizuje Wojciech Wachnicki, a mówi do państwa te słowa Wojciech Ossowski. I w takim gronie, mam nadzieję, dotrwamy do 6:00, a zaczynamy dobrze. Zaczynamy od Andreasa Vollenweidera i jego najnowszej płyty. Thank you.
Andreas Vollenweider, który długo milczał, ale w tym roku, jak zaczął nagrywać, tak nie mógł skończyć Kosmopoli. Tak zwie się jego najnowsza płyta, a ponieważ jest w limitowanej edycji wydana, w związku z tym cieszymy się jej posiadaniem i niezmiennie w nocnych programach po nią sięgamy. Po nią i po skromny dodatek z kilkoma utworami, które nie zmieściły się na tym wydawnictwie. Ale Andreas Vollenweider i utwór zatytułowany nomen omen Gwiazda. Gwiazda, która prowadzi nas do Betlejem i do gospody, w której niestety nie ma miejsc. Ain't no,
świąteczną atmosferę wprowadziła nas Mahalia Jackson, która śpiewała o dawnej legendzie, o której zawsze w grudniu pamiętać nam wypada. Pamiętać nam wypada również o samej Mahalii Jackson, bowiem głos to był znakomity i artystka, których ja jej dzisiaj ze świecą szukać. Były też jeszcze czasy, kiedy nie wychowywało się artystów jak Broilerów. Szybko, byle tylko coś wylansować, mieli czas, by dojrzeć i by pieśń mogła przez nich przemawiać. Nic więc dziwnego, że Stanisław Sojka właśnie tej artystce poświęcił swe epitafium. Błogosławieni bodzy duchem, bogaci w byt. Wam samotności wnętrza głuche otwiera ryt. Bazaltu okruchy padają pomiędzy nas. Budźcie się, wolni biali do świętej, czarnej macha. Yeah.